Multimilioner z Mazowsza. Posłuchajcież historii pewnego sędziwego multimilionera. Odkąd mieszkańcy Zarębów pamiętają, pana Kazimierza niezmiernie fascynowała przyroda. Nieraz można go było ujrzeć na polanie, kiedy niemożebnie zmęczony odpoczywał pośród bladozłotych polnych krzewów i oddawał się rozswawolonemu nic nie robieniu. Bo z pana Kazimierza nie był hardy hultaj. Zajmowały go głównie ptaki. Nie był wybitnym znawcą tematu ani ornitologiem, jednak ochoczo interesował się ich niespożytą tajemnicą. Swoją pasją zaraził także młodszego z synów, 25,5-letniego Ambrożego. Ambroży był studentem biologii na Uniwersytecie Gdańskim. Często bywał jednak w Gdyni, gdzie prowadził badania nad krzykami i grzegżółkami, które należały do jego ulubionych ptaków. Nie podzielała tych zainteresowań narzeczona, mieszkająca w Ostrowi Mazowieckiej, krępa brunetka Angela. Ilekroć słyszała o ptactwie, pół drwiąco i z pół uśmiechem, kwitowała to gruboskórną obojętnością. Zaabsorbowana była tylko pięgrzami, na widok których dostawała ataku histerii. Wprawdzie Angela nie przepadała za przyrodą, ale jeżyła się na wieść o odbywających się gdzieniegdzie myśliwskich hucpach. W miłośnictwie pana Kazimierza zawrzeć można także zielarstwo. Od ćwierćwiecza opowiadał o wymarzonym sklepie z ekożywnością, kosmetykami pozbawionymi chemii i przede wszystkim ziołami, które stanowią cud lek na każdą chandrę. Wreszcie postanowił wcielić słowo w czyn i jako głównodowodzący swego przedsięwzięcia zdobyć i skatalogować niezbędne produkty, w czym pomogli mu synowie. Plotka o sklepie pana Kazimierza rozeszła się ciut za szybko. Toteż ni stąd, ni zowąd mieszkańcy Zarębów gromadnie nawiedzili nowo otwarty lokal. Pan Kazimierz, pobladły z wrażenia i zmożony pracą, stawał na rzęsach i wysokości zadania. Doradzał każdemu, nawet swojej sąsiadce, nachalnej żmii, której nie dawał zbyt wielu oznak sympatii. Asortyment sklepu robił wrażenie. Nie zabrakło tam liści suszonej szałwii, jeżówki, nasion dyni czy kozieradki, ekstraktu z omułka zielonowargowego, owoców anyżu czy korzenia arcydzięgla. Pełen miszmasz. Superrządni zakupowych wrażeń klienci szybko okrzyknęli sklep pana Kazimierza najlepszym na całym Mazowszu. A pan Kazimierz, dotąd lichy chudopachołek, stał się znanym w całym województwie mazowieckim multimilionerem.